macie takie coś z cyberpunku? Cześć, witam ponownie na kanale Historia Gier Komputerowych w serii Longplay. Będziemy ogrywali ponownie Medal of Honor Allied Assault. Ostatnio skończyliśmy w bazie ubotów w Norwegii, z tego co pamiętam, w Trondheim. Będziemy kontynuowali z tamtego miejsca. Generalnie jest to dosyć ciężkie, jakby to powiedzieć, doświadczenie w tej chwili, ponieważ mi się tam skończyła amunicja. Zobaczymy, czy będę w stanie zagrać od tego momentu z mojej ilości amunicji, bo chyba nie ma żadnego ataku takiego wręcz w Medal of Honor, w tym oryginalnym. Więc bez amunicji no jest generalnie dosyć ciężko. Jak się nie będzie dało, po prostu będę próbował ten level zagrać, ograć jeszcze raz. Może wam już tego nie pokażę, może to po prostu wytnę, żeby to nie było za długie. Dobra, kontynuujemy. Tu już nam się nagrywa. Teraz wczytujemy. Proszę bardzo. Co my mamy w ogóle? Mamy tak. Takie coś mamy, takie coś i to ma dosyć dużo nabojów. Mamy snajperkę i też jest dosyć dużo nabojów snajperki. No nie mogę. Dobra. Och. Będziemy ze snajperką wygrać. To czarno widzę, ale anusz. A, takie strzelanie. Możesz. No pokaż się. Zresztą dobra, przełowiam sobie. Strzał w ramię zabija ze snajperki. W sumie logiczne. To pokaż się, pokaż się. Kurde. O, ja mam jedno życie, tak? No to tak może być ciężko. W zasadzie byśmy mogli jakimś granatem tam rzucić, nie? Mamy jakiś granat? Nie mamy. Nic. Okej. Tu nam znikło ciało. Wysadzać tutaj coś, czy nie? Chyba nie. Albo nie z tej strony, z tamtej.
Wow. Co to do mnie strzela? Śmiesznie biegają, nie? Tymi bokami. A, tu jesteś. Satysfakcjonujące jest to strzelanie ze snajpy. Wow. Tu w ogóle coś jest? Nie. Coś się dzieje. No. Kolejny level zrobiony. Teraz sobie tutaj przesunę, żeby tak już lepiej wyglądało. Co? O.
Co, przeżyłeś? Łożysz. To jest pociąg pancerny.
A, to ja mu poprzęgłeś, dobra, polecimy.